świetle biblijnej metafory. Apostoła Piotra nie można traktować jako opoki Kościoła ani w sensie dosłownym, ani przenośnym, metaforycznym, ponieważ nie tylko swym charakterem, wiarą, wiedzą czy postępowaniem, lecz nawet godnością apostolską nie odpowiadał symbolice wyrażonej w pojęciu opoka stanowiącej niezruszony grunt Kościoła. Przecież już wkrótce po chwalebnym wyznaniu bóstwa Chrystusowego mistrz zmuszony był udzielić Piotrowi ostrej nagany, kiedy apostoł chciał sprowadzić go z drogi obowiązku. Znane są słowa Jezusa. Lecz on obróciwszy się rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, ty szatanie. Jesteś mi obrazą, bo nie masz wyczucia spraw Bożych, a jedynie ludzkich. Postępowanie apostoła Piotra nie licowało z godnością przypisowanej mu przez Kościół katolicki opoki, co należy sądzić o trzykrotnym zaparciu się Chrystusa. Gdyby Chrystus ustanowił apostoła Piotra opoką swego Kościoła, zaiste zniósłby Kościół na kruchej i niepewnej podstawie. Fragment pieśni błogosławionego Ambrożego: patrz, jak opoka topnieje, gdy po raz pierwszy kur pieje, przedstawia pełną gorzkiej ironii prawdę, co potwierdzono wielokrotnie w przyszłych dziejach Kościoła. Teolodzy rzymskokatolicy zdają sobie w pełni sprawę z tego, że apostoł Piotr nie przedstawiał granitowego charakteru, nie mógł więc być pod tym względem opoką Kościoła. Dlatego pojęcie to starają się odnieść raczej do roli apostoła Piotra niż charakteru. Nazwa opoka, czyli skała, bynajmniej nie odnosiła się do osobistego charakteru Piotra, wyjaśnia ksiądz Bartynowski, który mimo wielu pięknych przymiotów swoich wcale nie mógł być typem granitowego charakteru. Małoduszność, gdy zaczął tonąć zaparcie się Chrystusa, stoi wprost sprzecznością z naturą nieugiętego charakteru. A przeto nazwa ta mogła się tylko odnosić do roli, jaką Piotr opoka miał spełniać w Kościele. Argument jest nieprzekonywujący. Skoro apostoł Piotr nie przedstawiał niezruszonego charakteru, niezachwianej wiary i prawości postępku, nie mógł rzecz jasna odegrać roli zapewniającej trwałość Kościoła Chrystusowego. Zagadnienia te są ściśle sobą związane i nie mogą istnieć niezależnie od siebie. Katolicki apologeta definiuje swe wywody, metaforyczny sens opoki upatruje w stanowisku zwierzchnika wyposażonego w całą pełnię władzy, gdyż tylko takie stanowisko jego zdaniem mogło zapewnić Kościołowi moc i trwałość, stanowiąc jakby jego fundament, a więc oddać należycie pojęcie opoki. Apostoł Piotr został nazwany opoką, argumentuje w sensie najwyższego zwierzchnika, na którego władzy i powadze gruntuje się cała siła i jedność Kościoła. Miał być tym dla Kościoła, czym mocny fundament dla budowli. Ponieważ jednak apostoł Piotr nie został nazwany opoką, jak to zostało wykazane uprzednio, lecz tylko kamieniem, przeto nie mógł rzecz jasna stać się dla Kościoła tym, czym mocny fundament dla budowli, nie może zatem uchodzić za opokę w znaczeniu naczelnego zwierzchnika. Wywody katolickie okazują się bezpodstawne. Upatrywanie w Piotrze opoki w sensie zwierzchnika wyposażonego w pełnię władzy jest pozbawione sensu. Bez wątpienia władza i powaga kierowniczego organu odgrywają doniosłą rolę w organizacji każdego stowarzyszenia, a także Kościoła. Niekoniecznie musi być organ jednoosobowy. Rolę tę również dobrze spełniać może kolektyw stojący na czele danej organizacji. Pismo Święte, mówiąc o znaczeniu i charakterze organizacji Kościoła Apostolskiego, wymienia jego organ kierowniczy. Nie był nim Piotr, lecz całe grono apostolskie. On to ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. Na czele Kościoła stali wszyscy apostołowie, a nie jeden spośród nich. Wyższą jeszcze władzę stanowiło zgromadzenie przedstawicieli gmin chrześcijańskich, czyli sobór. Skupienie w ręku jednej osoby całej władzy w Kościele Apostolskim było nie do pomyślenia.
Ponadto podstawą siły i jedności Kościoła apostolskiego nie był bynajmniej Piotr czy apostołowie, lecz moc Ducha Świętego oraz gorąca wiara łącząca węzłem prawdy i miłości wyznawców Kościoła, jak również wierność wobec autorytetu Biblii. Ten jedynie czynnik zapewniał trwałość i moc Chrystusowego Kościoła. Jak bardzo apostoł Piotr nie odpowiadał pojęciu niewzruszonej opoki Kościoła, nawet w sensie przenośnym, świadczą oprócz wspomnianych już i inne szczegóły rzucające cień na niewzruszoność apostoła. Święty Paweł wspomina w jednym ze swych listów, iż sprzeciwił się Piotrowi otwarcie, dlatego że postępowanie jego stało się naganne. Jeśli by apostoł Piotr był faktycznie opoką zaiste, była ona zbyt chwiejna. Zachowanie się apostoła Pawła wobec Piotra nie wskazuje na zajmowanie przez niego stanowiska zwierzchnika Kościoła. Za Piotrem jako opoką nie przemawiają więc dane językowe i biblijne, ani też rozumowe. Piotr czy Chrystus? Przystąpmy do wyciągnięcia końcowego wniosku. Dla rozumienia właściwego sensu wypowiedzi Chrystusa doniosłe znaczenie posiada znajomość okoliczności, w jakich ona nastąpiła. Wypada on nam zatem raz jeszcze objąć myślą całokształt zagadnienia. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipi, czytamy w Słowie Bożym, zwrócił się do swych uczniów z takim pytaniem: kim jest Syn Człowieczy zdaniem ludzi? Odpowiedzieli: według jednych jest Janem Chrzcicielem, według drugich Eliaszem, według innych Jeremiaszem lub którymś z proroków. A kim jestem? Zapytał ich waszym zdaniem. Szymon Piotr odpowiedział mu: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus rzekł mu: błogosławiony Szymonie Bariona, bo nie ciało i krew ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebiesiech. Oto ja także powiadam ci, tyś jest Piotrem, a na tej opoce, zbuduję Kościół Bóg i bramy piekielne go nie przemogą. Misja Syna Bożego dobiegała końca. Zbliżająca się nieubłaganie śmierć mistrza miała być dla uczniów gorzkim doświadczeniem wiary. Jezus postanowił utwierdzić ich w przekonaniu o swoim bóstwie i zbawczym posłannictwie. W tym celu udał się w ustronne okolice, aby móc szczerze i otwarcie przedstawić sprawy zaufanemu gronu przyjaciół. Idąc z gościńcem, pisze Giuseppe Ricciotti, spostrzegli z daleka zarysy miasta. Marka 8:27. Przed nimi widniał imponujący masyw skalny, na którym wznosiła się triumfalnie świątynia Augusta. W pewnej chwili Jezus zapytał uczniów: za kogo mnie ludzie mają? Marka 8:27. W odpowiedzi zabrzmiał chór głosów. Słyszałem, jak mówiono, że ty jesteś Janem Chrzcicielem. Inny wołał: mówią, że jesteś Eliaszem. Ktoś znów dodał: powiadają, że jesteś Jeremiaszem. A wreszcie przytoczono opinię niesprecyzowaną bliżej, która głosiła, że Jezus jest jednym z dawnych proroków, który pojawił się powtórnie. Różne więc były zdania na ten temat, ale Jezus nie przypisywał im większego znaczenia, nie raczył nawet zająć się nimi. Pytanie na temat opinii postronnych było tylko przygotowaniem do najważniejszej opinii, a mianowicie do opinii samych uczniów. Wysłuchawszy wszystkich odpowiedzi, Jezus rzekł im: wy zaś za kogo mnie macie? Marka 8:29. Uczniowie musieli być zaskoczeni tym pytaniem. Przejęło ich do głębi, spostrzegli bowiem, że Jezus wkracza na teren dotychczas przez niego pilnie omijany. Zaległo więc głębokie milczenie. Stanęli na drodze oniemiali, ale to ich milczenie było bardzo wymowne. Oczy ich utkwione były w wysoką świątynię Augusta, która z wierzchołka skały górowała nad miastem i okolicą. Po krótkiej chwili uczucia wszystkich zostały wyrażone w słowach Szymona Piotra. W czasie krótkiej ciszy, która zapadła po słowach Jezusa, wzrok idących skierował się ku widniejącej w dali świątyni zbudowanej na skale. Jezus zaś dodał: a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotrem, a na tej opoce zbuduję Kościół mu i bramy piekielne nie zwyciężą go.
Zamiarem Jezusa było nie tylko wzmocnienie przekonania uczniów w swoje bóstwo, lecz także utrwalenie ich wiary w niezniszczalność zapoczątkowanego przez siebie dzieła. Kościół Chrystusowy nie zostanie zwyciężony przez moce piekielne, ponieważ będzie zbudowany na opoce. Czyż trudno zrozumieć właściwy sens słów Jezusa, uwzględniając okoliczności, w jakich nastąpiło wyznanie apostoła Piotra, sens odpowiedzi Chrystusa jest następujący. Ty, Piotrze, jesteś kamieniem, lecz ja kościół swój zbuduję na opoce, na niezachwianym masywie skalnym. Wówczas moce śmierci i zła nie zwyciężą go. Jezus przeciwstawił Piotra kamień, opoce. Kościół Chrystusowy został zniesiony na skalę wieków, a nie na chwiejnym i ruchomym kamieniu. Pojęcie opoki lub skały nie było obce apostołom. Analogia między Piotrem a leżącymi przy drodze ułamkami skały oraz Chrystusem, a masywem widniejącym w oddali, na którym wznosiła się świątynia Augusta, była niezwykle trafna i pouczająca. Podobnie jak owa świątynia, jak ta Kościół Chrystusowy zbudowany będzie na niezachwianej skale zbawienia, którą jest Jezus Chrystus. W symbolice opoki najtrafniej odpowiada Chrystus i to zarówno pod względem doskonałości charakteru, wzoru postępowania, ostoi zbawienia, jak również wieczności bytu oraz wszechmocy. Chrystus nigdy nie został zwyciężony przez szatańskie moce. Chrystus, moce grzechu i śmierci, w przeciwieństwie do apostoła Piotra, jako żyjący Bóg i Zbawiciel, jest w stanie zapewnić swemu Kościołowi zwycięstwo nad mocami zła. Bramy piekielne często zwyciężały apostoła Piotra, nie zwyciężyły Chrystusa, nie zwyciężą znoszącego się na nim Kościoła. Wiele lat po niebowstąpieniu Pana apostoł Paweł napisze o Piotrze, że był godny nagany, a jego postępowanie wraz z Barnabaszem nie odpowiadało prawdzie ewangelicznej. Jak wyglądałby Kościół, gdyby opoką jego był apostoł Piotr lub gdyby znajdował się pod naczelnym i zwierzchnim kierownictwem apostoła Piotra? Mimo nawrócenia i wielkiej odwagi w kazaniu Ewangelii, charakter tego apostoła nie przedstawiał obrazu nieskazitelnego. Dlatego tym dla Kościoła, czym mocny fundament dla budowli, może być wyłącznie Chrystus. Jest on nieporuszoną ostoją łaski wśród burz i nawałnic nieprzyjacielskich. Kto buduje swą wiarę i zbawienie na Chrystusie, buduje na opoce. Kto słucha Jego słów i czyni je, jest przyrównany do człowieka roztropnego, który dom swój zbudował na opoce, Petra. Chociaż spada ulewny deszcz, a rzeki wzbierają i wichry huczą, miotając dom, ten trwa, gdyż jest zbudowany na opoce. Pojęcie Jezusa jako opoki Kościoła nie jest odosobnione. Tę chwalebną prawdę potwierdzają liczni ojcowie Kościoła. W ich gronie występują powagi teologiczne cenione przez Kościół katolicki. I tak opinia świętego Augustyna, żyjącego na przełomie IV i V wieku po Chrystusie, jest następująca. Gdy byłem księdzem, napisałem księgę przeciw listowi Donatusa. W tej księdze na pewnym miejscu powiedziałem, że Kościół zbudowany jest na Piotrze jako na opoce. Później bardzo często rozmyślałem nad słowami Chrystusa. Ty jesteś Piotrem, a na tej opoce zbuduję Kościół mój. I doszedłem do wniosku, że należy rozumieć, iż Kościół zbudowany jest na tym, którego Piotr wysnał, mówiąc, ty jesteś Chrystus, a on Syn Boga Żywego. Piotrowi nie powiedziano, ty jesteś opoką, Petra, lecz ty jesteś Piotrem, Petros. Chrystus był bowiem opoką, którą Szymon wyznał. Podobnie wyraża się święty Hieronim, współczesny Augustynowi, twórca łacińskiej Wulgaty, pisma świętego autoryzowanego przez Kościół. Apostołowie jako budowniczowie zakładali fundament jedynie na Chrystusie. Na tym fundamencie Kościół Chrystusowy jest zbudowanym.
Pojęcie Piotra Opoki nie występuje wśród ojców apostolskich i wczesnych ojców Kościoła. Zjawia się dopiero w wieku III po Chrystusie, stając się ideologią rzymskich biskupów. Przez wieki następne toruje sobie drogę, by przekształcić się wreszcie w oficjalną doktrynę Kościoła katolickiego. Jako opokę Kościoła Starego i Nowego Testamentu Słowo Boże uznaje wyłącznie Chrystusa. Końcowy wniosek jest oczywisty. Opoka to nie apostoł Piotr, lecz Chrystus. A Piotr? Czy założyciel Kościoła nie posiadał żadnego zamiaru wobec apostoła Piotra? Dlaczego więc zmienił jego imię Szymon, oznaczający wysłuchany, na imię Kefas, czyli Piotr, oznaczający kamień? Jakkolwiek zmiana imienia nie wyróżniała apostoła Piotra w gronie uczniów Jezusa, gdy inni apostołowie także otrzymali nowe imiona, na przykład Lewi został nazwany Mateuszem, a Jan i Jakub synami Gromu, a Lebeusz Tadeuszem, była jednak bardzo sugestywna. Z jakim więc zamiarem nosił się Chrystus wobec apostoła Piotra? Owszem, nadanie mu nowego imienia nie było pozbawione znaczenia. Jezus pragnął, aby apostoł Piotr, mimo swej chwiejności i porywczości, stał się jednym z kamieni fundamentalnych Kościoła i wraz z innymi apostołami tworzył podstawę duchowej budowli społeczności Chrystusa. Do tej zaszczytnej roli nadawał się z powodu wad swego charakteru, mniej od innych, lecz wzrok Zbawiciela przeniknął szczere serce galilejskiego rybaka, widząc w nim godnej uwagi materiał, z którego mógł być wyciosany kamień do fundamentów budowli. Pod wpływem łaski Bożej i wychowawczej praca Chrystusa apostoł doznał głębokiego odrodzenia. Mimo upadków i błędów szczerze nawrócił się, stając się gorliwym naśladowcą swego mistrza. Charakter jego okrzepł. Z chwiejnego Piotra wykształci się wielki apostoł. Dlatego Chrystus, znając przyszłość swego ucznia, nazwał go już na wstępie swej działalności kamieniem, Petros, Kefa. Apostoł Paweł naucza, że Kościół znosi się na Chrystusie, lecz fundamentem jego są apostołowie i prorocy. Przeto już nie jesteście gośćmi i przechodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus i na nim całe budowanie wzniesione rośnie w przybytek święty w Panu, na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie Boże w duchu. Apostołowie i prorocy zostali potraktowani z jednakową godnością, a w stosunku do apostoła Piotra nie dokonano żadnego wyróżnienia. Budowla kościelna bowiem nie znosi się na nim wyłącznie. Największy honor przypada oczywiście w udziale Chrystusowi, nazwanemu głównym kamieniem węgielnym. Jest tym, na którym cała budowla mocno jest zespolona i wzrasta. Na tej opoce zbudowany jest Kościół. Na niej każdy chrześcijanin winien budować osobiste zbawienie. Apostoł Piotr, kierowany miłością Bożą i własnym religijnym doświadczeniem, skierował przy końcu swego życia wspaniały apel do wierzących. Szukajcie przystępu do Niego, Chrystusa. On jest owym żywym kamieniem, wybranym i uczonym i uczczonym u Boga. Wówczas staniecie się także żywymi kamieniami. Wierzący, podobnie jak Piotr, może stać się żywym kamieniem i wejść w skład duchowej budowli prawdziwego Kościoła. Dzięki tej mocy apostoł Piotr wykształcił postawę, o której można mówić z szacunkiem. Nie należy jednak traktować go jako opoki, gdyż tą był i pozostanie Chrystus. Obraz pierwszy opoki, mający przedstawiać prymat apostoła Piotra, niedwuznacznie wskazuje na Chrystusa. Nie potwierdza zatem piotrowego prymatu. Piotr jako klucznik Królestwa Niebieskiego. Kościół katolicki dowodzi, że prymat piotrowy wynika również z symbolu kluczy Królestwa Niebieskiego. Ksiądz Bartynowski pisze, że Piotr
miał zostać zwierzchnikiem całego Kościoła na ziemi, wynika to również z drugiego obrazu, mianowicie ze słów Chrystusowych. Tobie też tam klucze Królestwa Niebieskiego. Mateusz 16:15. A zatem obietnica powierzenia Piotrowi kluczy Królestwa Niebieskiego była przyrzeczeniem mu najwyższej władzy nad całym Kościołem na ziemi, albowiem przez Królestwo Niebieskie rozumie się tu Kościół na ziemi. Argumentacja obiera się na dwóch założeniach, że klucze reprezentują najwyższą władzę oraz że Królestwo Niebieskie to Kościół, stąd najwyższa władza nad całym Kościołem na ziemi. Ksiądz Dąbrowski jest zdania, że klucze są biblijnym symbolem najwyższej władzy i upoważnienia do wydawania rozkazów. Czy interpretacja ta zgadza się z rzeczywistą nauką Biblii? Czy wspomniane przez Chrystusa klucze Królestwa Niebieskiego oznaczają najwyższą władzę i jurysdykcję kościelną? W uzasadnieniu władzy kluczy teolodzy katolicy powołują się zwykle na symbolikę zawartą w słowach odnoszących się do Eliakima, dworzanina z czasów króla Ezechiasza, o którym zostało powiedziane: i dam klucz domu Dawidowego na ramię jego i otworzył, a nie będzie kto by zamknął i zamknie, a nie będzie kto by otworzył. Klucz domu Dawidowego bez wątpienia przedstawiał wysoką godność i władzę majordoma królewskiego. Co więcej, z uwagi na typiczno proroczy sens wypowiedzi symbolizował władzę samego Chrystusa, o czym wspomniał Jezus do apostoła Jana na wyspie Patmos. To mówi święty i prawdziwy, który posiada klucz Dawida i który otwiera, a nikt zamknąć nie może, i zamyka, a nikt otworzyć nie może. Jeśli klucze są symbolem najwyższej władzy, to władza ta jako władza pełna i wyłączna nad Kościołem znajduje się w ręku samego Chrystusa i nikomu z ludzi nie została przekazana, co potwierdza komentator odnośnego tekstu, ojciec Augustyn Jankowski. Chrystus stosuje do siebie słowa przepowiedni Izajasza dotyczące Eliakima, zarządcy domu króla Ezechiasza. Przenośnia biblijna kluczy zamykania i otwierania zastosowana tu do Chrystusa stwierdza jego pełną i wyłączną władzę nad nowym i prawdziwym domem Dawida, to jest Królestwem Bożym Nowego Przymierza, Kościołem. Łukasz 1:33, Efezjan 1:22. Zgodnie z tym, teza, jakoby klucze reprezentujące najwyższą władzę zostały przekazane apostołowi Piotrowi, jest pozbawiona racji. Klucze obiecane Piotrowi musiały więc posiadać inne znaczenie niż nadawane przez Kościół, lecz jakie? Ewangeliczna symbolika kluczy Królestwa Niebieskiego. Pojęcie kluczy Królestwa Niebieskiego występuje niejednokrotnie w nauce Chrystusa, będąc określeniem powszechnie znanym i zrozumiałym. Nie stanowiło zatem osobliwości odnoszącej się wyłącznie do osoby apostoła Piotra. Z treści Ewangelii wynika, że kluczami Królestwa Niebieskiego posługiwali się zwierzchnicy starotestamentowego Kościoła, to jest uczeni w piśmie, faryzeusze. Dysponowali wszak możnością otwierania i zamykania tegoż królestwa. Co prawda, dzierżąc klucze Królestwa Niebieskiego, zamykali je raczej przed ludźmi, sami tam nie wchodząc, o czym wspomina Jezus słowami ostrej nagany, niemniej posiadali je. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Zamykacie bowiem Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, a nie dozwalacie, aby weszli ci, którzy by wejść chcieli. Wypowiedź Chrystusa rzuca snop światła na właściwe zrozumienie biblijnej symboliki kluczy z obietnicy udzielonej apostołowi Piotrowi i pozwala na zrozumienie sensu przenośni. Aby pojąć naturę kluczy Piotrowych, wystarczy poznać istotę kluczy, którymi posługiwali się ówcześni zwierzchnicy Kościoła. Jezus wyjaśnił, że nauczeni w piśmie i faryzeusze posiadali klucz zrozumienia, czyli dysponowali znajomością prawdy Bożej.
Biada wam uczonym w zakonie. Wzięliście w posiadanie klucz zrozumienia. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, broniliście. Nauczeni w piśmie i faryzeusze byli więc dysponentami znajomości prawdy. W świetle ewangelicznej wypowiedzi Chrystusa klucze Królestwa Niebieskiego nie przedstawiają najwyższej władzy wydawania rozkazów, lecz rozumienie woli Bożej, dostęp do niej i dysponowanie nią w nauczaniu religii. Z wypowiedzi tej wynika również, że pojęcie Królestwa Niebieskiego nie odnosiło się do Kościoła, lecz do zbawienia, czyli Królestwa Łaski, poprzedzającego Królestwo Chwały, do którego uczeni w piśmie i faryzeusze bronili wstępu, nie wchodząc tam sami. Gdyby miało oznaczać Kościół, trudno by było pojąć, jak mogli przywódcy żydowscy nie wchodzić do Kościoła, który tworzyli i którego byli przedstawicielami, oraz nie dopuszczać tych, którzy by wejść chcieli, czyli pragnęli stać się wyznawcami synagogi. Przecież czynili wszystko, aby pozyskać choć jednego prozelitę. Tak więc przyobiecane apostołowi Piotrowi przez Chrystusa klucze Królestwa Niebieskiego nie zapowiadały udzielenia mu najwyższej władzy nad całym Kościołem na ziemi, lecz jedynie przywilej posługiwania się znajomością Słowa Bożego dla celu zbawiennych ludzkości. Analogicznie pojmowało te kwestie wielu ojców Kościoła, jak Orygenes, Hipolit, Andrzej z Cezarei, o czym świadczy Augustyn Jankowski. W pojęciu Królestwa Bożego zawierają się różne aspekty tego obrazu, które tradycja wydobywała w ciągu wieków jak klucz do Pisma Świętego lub dostęp do wiedzy Bożej. Orygenes, Hipolit, Andrzej z Cezarei lub do nieba. Klucze Królestwa Niebieskiego symbolizują w pierwszym rzędzie Słowo Boże, ponieważ one jest prawdą, jest duchem i życiem, zapoczątkowaniem nowego człowieka w Chrystusie, podstawą duchowego rozwoju i wzrostu, objawia tajemnicę woli Bożej i mówi o drodze powinności człowieka, ukazuje bezkresne horyzonty wieczności i prowadzi do wrót zbawienia, jest źródłem religijnego poznania i nieomylnym drogowskazem życia. Przed każdą szczerą, łaknącą sprawiedliwości i szukającą zbawienia duszą otwiera podwoje Królestwa Niebieskiego, zamyka je natomiast przed niepokutującymi i gardzącymi łaską przedwiecznego. Dlatego jest jakby synonimem kluczy do nieba. Dzierżenie ich z kolei jest symbolem przywileju autorytatywnego dysponowania znajomością prawdy Bożej w nauczaniu i głoszeniu jej dla zbawiennego pożytku bliźnich. Przedstawia to wysoką chęć, odpowiedzialną godność nauczycieli religii o najwyższej i nieograniczonej władzy. Nie ma i nie może być tu mowy. Dziękuję.